Cześć, siemanko, witajcie z tej strony wiechu i witam was bardzo serdecznie na moim gospodarstwie na polskiej wsi. Obok jest mój sąsiad Zbyszek. Dzień dobry. Jest też i tutaj przed wami, jak pewnie. Dzień dobry. Jak pewnie się domyślacie, Zbyszek już drugi odcinek będzie mi pomagał. Dzisiaj będziemy sumę już pozwolili. Dzisiaj będziemy zrzucać. Sumę będziemy układać na stodole. Także bez zbędnego gadania zabieramy się. Poczekaj, o której zaczęliśmy, żeby nie było za dwie odcinki? 12, 1. 12, no to o 12 zaczęliśmy. Później, Zbyszku, ja idę na swoją stodołę i będę układał sobie sumę. Ogólnie ostatni odcineczek bardzo wam się spodobał. Czekajcie, bo mam problemy małe z chłodzeniem. Kurwa, mówię, co to się dzieje, jak naciskam spację koło zetura. No. A zapomniałem, że przecież panel IC też działa z zewnątrz, patrz, mogę sobie drzwi otwierać z zewnątrz. Serio? Patrz, no nie wiedziałem, że tak działa. No, a mówię, kurwa, czemu nie mogę chodzić? Najlepsze jest to, że przed odcinkiem 15 razy testowałem, czy bije. Dobra, wbiłem. Także jak możesz, to mi tu weź to rzucaj. O, fuck. Będziemy sobie układać. Dobra, musisz rzucać tu pomiędzy tymi szczelinami, nie? Jak ty to rzuciłeś? Boże, wiesz, że to będzie ciężko, nie? Czemu? Dobra, będę przejmował to, jak coś. Dobra, dwie już spadły. Ty, a ta na sztorc stanęła. Czekajcie, musimy to ogarnąć. Ja i wystrzeliło gdzieś ją. Belka mi zniknęła. Nie da się rady, nie da rady tu wiesz. A nie coś. Może bliżej podjeść. Co? A nie, bo ten słup tu jest na środku. No ja to, no właśnie wiem o tym, dlatego mówię, że musisz mi tu. Dobra, jakoś dam radę. A gdzie tamta jest? Wystrzeliło ją. Nie, no przecież jest, leży tam. Gdzie? No tam pan. Nie, zobacz. To nie ta. Nie? Nie. Wystrzeliło mi gdzieś ją, bo ją chciałem obrócić na tył. No dobra, poukładamy sobie. Tak jak obiecaliśmy w dzisiejszym odcinku, jeszcze wreszcie pojedziemy odwieźć to zboże i oddać przyczepę. Znaczy przyczepę nie oddamy, to odwiozę sobie poza odcineczkiem raczej. Ale pojedziemy na skup i zawieziemy sobie pszenicę. Ciężko, ciężko, naprawdę powiem wam. Ale tutaj widzimy... Więcej już spadło niż rzuciłem, ale no człowiek się uczy na własnych błędach, także no... Powiesz, to mnie przejmował? Nie. Bo dobrze chyba już szósta spadła. Całej przyczepy zaraz nie będzie. No, a ty też powoli wrzucaj. Co? Powoli wrzucaj, mi się nie spieszy przecież. Może no, tak dojść jak teraz i ją podawać. Przecież teraz jest ten, jest git. Bo ja i tak zanim to ułożę, to jest to. A nie, już ogarnąłem fajną taktykę na... Jak się rzuca, czy co? Bugowało. Tak, na taktykę na dobre wrzucanie. Jak wrzucisz mi ze dwie, to możesz wtedy iść na dół i z dołu wrzucić jeszcze jak coś. Ej, spoko, ja sobie tutaj stodołę ładnie poukładam. A nie wiem, jak ja wrzucę z dołu, nie? Jo? Z dołu będzie cię... Nie, ja z powrotem na przyczepę to wrzucę, czekaj. Z powrotem powrzucam je na przyczepę i wtedy z przyczepy będzie mi łatwiej, bo jestem wyżej trochę. Może jo. Ale to jest do ogarnięcia, no przecież w realu też zawsze kostki spadają, więc to nie ma co... Widły, widły ten. Dziurawe, no to nie ma się co dziwić. O, dobra. O. Czekajcie. Okej, ja sobie to podbiję. O, teraz fajnie, że cięś tak jak umiesz. Kurwa, o sufit, głową mu zawadziłem o sufit. Jak się podniosłem. Urwało ci głowę? No na całe szczęście nic się nie stanęło. Ej, dobra, teraz zajebiście, teraz już wiem jak rzucać. Czas rozpędu. Ale u ciebie jak rzucaliśmy kostki w sumie to też brałem rozpęd. Jo, ale dobrze, że się z przyczepy nie spadł. O. Powiem wam, kurczę, dzisiaj wreszcie pogoda. Ale z tego co patrzyliśmy, jutro znowu padaka. Także nie wiem kiedy my w ogóle... No ktoś napisał w komentarzach, że 3 tygodnie we wrześniu ma być ładnie, no ale kurde, to jest jednak wrzesień, a już powinno być po żniwach dawno. O Jezus, poczekaj ty, ja nie mogę teraz przejść. Czemu? Nie mogę po prostu. Kurwa, czemu nie mogę podskoczyć? Aha, ja się pewnie sklinowałem tym banem dawno. O jest, o. Działa. I tu nie ma naprawdę na co czekać. Ale fajnie jakby teraz tak z tydzień, dwa było ładnie, byśmy sobie trochę pożniwowali, a tak to jest lipka. No ale miejmy nadzieję, że to jutro nie popada jednak, bo już mangaloka w pogodzie mówi, że jutro ma niby lać, więc... Nie, chciałem robić to na dwójce, nie? Układać. No. Ale co ty, jak zajebałem speeda, to pół stogu rozwaliłem. To powiem ci ładnie. Ja nawet sobie chociaż to, żeby Zbyszek był u mnie i mi to zrzuci, a ja sobie to już ułożę... W wolnej chwili, bo roboty jest, jeszcze dzisiaj sobie popryskamy ściernisko Roundupem, będziemy sobie pryskać. O Boże, taki zamach wziąłem, nie? No. Że aż spadłem z przyczepy.
Szkoda, że nie widzę tego właśnie, jak ty sobie tam działasz. O! Kurwa, poszła na dół. A ładnie, kurde, sporo tego będzie. A tam jeszcze jest cała ten, cały dężon, nie? Dwa. To ile tych belek tam jest? No dużo żeśmy zrobili tych belek, więc... Kurde, to aż tak dużo wchodzi na cały poziom? Co jest, kurde? Ciekawe, a nie, nie wiem, jest licznik w ogóle kostek? Czy gdzieś? Co? Był gdzieś licznik w ogóle kostek? Nie wiem. U nas chyba nie, w prasie. Kurwa, bierz się, bo nie mam gdzie zrzucać. To już, moment. Dobra, weźmiesz tą drugą jeszcze, to będę miał gdzie zrzucić wtedy. Moment. Może ty musisz tutaj zawracać z tym. Przerąbane trochę, ale robota fajna, bo takiego czegoś nigdy jeszcze w farmingu nie robiliśmy. Dość realnie, fajnie, dość realnie to wygląda, jak mówię, ta stodoła fajnie, że ma kolizję. Patrz jak ja trzymam powietrze. Ja widzę. O. Co ty zrobiłeś? Kurwa, chciałem się obrócić i mi tak wypierdolił, że mało z tego eternitu nie zrywałem. Zakręć kurwą swą. Zająłbym się nią. O Jezus! Poszła. O masakra. A nie bugłeś się tam nic? Nie, na całe szczęście jedynie głową raz jak uderzyłem o... Eternit. To aż Eternit pękł. To nie mogłem głowy wydostać. Dobra, czekaj. Dobra, spoko. No kurwa! Jeszcze dobrze jak miałem ze tamtego roku trochę snopków. Ja pierdolę! Co? Ten słup na środku mnie wkurwa. No wiem, muszę go wyciąć, ale mi się stodoła zawali. Trzeba go wyjebać stamtąd, bo on jest w ogóle niepotrzebny. Dobra, dobra, dobra. Miau, ty kota gdzieś słyszysz. Gorzej jak my kota przygnietli. Małe koty pewnie tam były. Nie mogę się nauczyć, nie wiem, macie jakiś fajny sposób, żeby obalić tę belkę? Oprócz takiego jak ja teraz? Dobra. Ale odjebałem lipę. Ja pierdolę, już nie wiem rzucać. Dobra, weszła. To jak jest coraz niżej, nie? No. To już jest coraz ciężej to wrzucać tutaj. Stodoła też jest inna. W ogóle następnym razem jak będę myślał, to na tej, nie wiem czy kojarzysz, tą taką polską mapę, co robiłem na serię kiedyś z Adasiem. No nie skończyłeś się. No ona jest nieskończona, ona tam gdzieś leży na komputerze. Tam wymodelowałem sobie stodołę z takim wrzucaniem na snopki i zrzucaniem później w oborze. Tak jak u mnie jest, nie? To może być fajne, bo tam jest, nie masz w stodole wjazdu, nie? Tylko no. Ty stoisz sobie na tym. Na podwórku, tak jak ja mam. Idealnie to samo odzorowałem sobie jak u mnie na podwórku. Powiem ci, to może być naprawdę kozak. Takie wrzucanie. Może świnie tam na dole co się drą. A ja wiesz co mnie zastanawia? No. Jak ostatnio żeśmy poprawiali mapę, nie? O. To mogliśmy te dźwięki świn ode mnie wywalić. Bo na gospodarce świnie drą japę. Ale przecież masz świnie. Nie mam. Są. Tak? W środku, są w środku. Masz kilka tam dosyć na zabicie. A nawet nie wiem. A ty masz jakąś krowę? Ja nie mam krów na zabicie. A krów się nie zabija, nie? No jak nie, na mnie co? Ale tak w gospodarce to tak bardziej świnie zawsze, nie? No tak, no. Masz przecież bydło mięsne i bydło mleczne, nie? Ja mam mleczne. O, dobra, udało się. Ostatni rząd zaraz zostanie, jeszcze 4 belki. Wiesz co, zrzuć to jak najszybciej, a ja to mówię. Ale ja nie mam gdzie zrzucać. A no tak. A jak za dużo narzucam, to potem kurwa nie mogę... O Jezus Maria, widziałeś? Fidget spinner nowy. Nie. Wersja słoma style. Gdybym miał gdzie zrzucać, to by było dobrze, a nie chcę sobie narzucać, bo potem kurwa wiesz, to się będzie tam bugować, wszystko będzie spadać, nie? O Boże! Urwało mi nogę prawie. A chyba wszedłem na belkę. Kurwa, znowu taki zamach, że aż przyczepy spadłem. Tylko 3 belki na ziemi, więc... Nie tak źle. Wcześniej było 8. Dobra, weszła. I ostatni rząd. O kurwa, cały rząd przesunął aż. Jak przesunął jedną belkę, to cały rząd się przesunął. Czekaj, no i znowu mnie nie chce puścić. O dobra, puściło mnie. Kurwa, Krzysiek, nie rzuć, Zbychu. Także rzuci, żeby mi wydły oczy wybiły. Najładniej mi idzie, dobra, spoko. Rzucimy sobie te belki z ziemi. Może już mi żadna nie spadnie do końca. Boże, cała przyczepa. Marian już płacze za przyczepą, bo już 2 tygodnie Bolek pożyczył, mówi, że odda na 1 dzień, tylko potrzebuje. Nie, no to na 3 dni mówiłem, że będę pożyczał, to nie maruj. A co, ty chcesz pożyczyć od niego? Ja już nie mam po co. No ta, Brączek dzisiaj żniwa kończy u mnie. Po chwili, właśnie tak Brączek na ostatnią chwilę do mnie przyjechał. Mówi, słuchaj na prędkości, bo... Kurwa, wiesz co?
Rzuciłem sobie trzy belki z ziemi na przyczepę, nie? No. Chciałem je wrzucić do góry, to dwie spadły. Czyli wychodzi na to, że jedna trzecia belek ciężko wrzucić z dołu. To takie obliczenie matematyczno-przyrodnicze. Powiem ci, ja pierdziesz... Chyba ci zahamowałem ją, co? No, ale weszła. Dobra, chodź. Wrzuciłeś mi pod nogi, nie? No chyba tak. Albo mi wybiło mnie, jak na YouTubie. Ła, teraz idzie. Teraz idzie. 40 belek już masz rzucone tam. Skąd wiesz? Ja tak liczę. Ale liczyłeś serio, czy...? Nie. Szkoda, bo jestem ciekawy naprawdę, ile tutaj tej słomy weszło. No nie będzie dużo. Jakby takie przyczepy, jak u ciebie woziliśmy, to by było kwit. Ale ta przyczepa też, to uważasz, że nie była taka wielka, nie? No. Chociaż te kostki są w miarę duże, a u ciebie były takie malutkie. Nie chcę mi się już układać tak na fest. To nawrzucę chociaż. No. Bo ja już nie mam w sumie miejsca. O kurwa mać, ten słup! No, co ja ci zrobię? Tak stodoły się budowało. Tu nie było myślane, wiesz, że to... Wiesz jak to mi ładowanie idzie? Kurwa, wrzucę 5 kostek, ani jedna nie spadnie, nie? I no. Potem wrzucam 5, to wszystkie 5 spierdolą. I to mnie trochę... Kurwa, ja mam taki rzut jak... Kurza, chyba sprzedajemy prasę do kostek i na przyszły sezon robimy tylko beloty. No przestań. Dobra, no ja już mam koniec. Praktycznie. Zajebiście, ja też. Ty masz jeszcze cały rządek prawie? No. Może znowu 15 minut będziemy układać te kostki. To nie układaj, tylko rzucaj. Kurwa! Sorry, weź je podawaj. A nie, nie da rady. Nie da rady? No nie wiem, o Boże. Czemu spadła z przyczepy na mnie kostka? Okay. Ja też sobie spróbuję zobaczyć, czy mi to będzie szło. Nie będzie. Jak to zrobiłeś? Podskoczyłem. Ty kurwa. Podskoczyć? Ja podskoczyłem. Aha, urwałem dach. Ty dobra, to ja powrzucam. Pójdziesz tam poukładać? Ja wrzucę to ostatnie. Nie chcę układać. No spoko, to idzie nawet. Nie no patrz, tu tam się zmieści. Czekaj, ci je podam. O bo... Jak wrzuciłem, ty poszła aż do stodoły do sąsiada. Pana znowu wchodzą. Dobra, jak się skacze, to łatwiej idzie. O Jezu, uważaj! Gdzie moja belka? Kurna! No, zajebałeś mi balota! Ja czy ja? Czekaj, tego wrzucę z przyczepy. No nie mogę go, bo na ścianę się zachwacam. Wpadł do środka, czy nie? Czy na ziemię? O Boże! Dobra, mi głowę, nie, dobra, no te do świni zaniosę. Bo to są tak rozleciane, że chuj. Dobra, ja zmykam. Dobra, dzięki sąsiad. Jadę żniwować dalej. Już Boże, prawie lochę są, zabiłem prośną. Już ostatki dzisiaj żniwa. Ostatni pas. Ciemne chmury na dna, a nie, ładne słońce dzisiaj nawet. Jakieś o mój Jezu, co się staje? Po długości ją złap. Nie mogę. Nie może jej wnieść do środka. O, wlizła. Od razu do lochy wrzuć. O pierdolę. Rzuć nią. Nie no, co za to. No nie chcę dalej przechodzić przez drzwi. Masz ta se rozrzuć ta to normalnie. O Boże, młode przygniót. Ja idę stąd. Wypuść mnie. Wypuść mnie. Ja jadę. Ty byś przecież mi jeszcze przyczepę podłączył. Jezus. Dobra, z Maria, ja se podłączę sam. Otwórz wrota całe. Dobra, wrota otwarte. Jedziesz na skup? Ja. Ci dzwonili, że przyjmą. To po prawej stronie przed skupem będzie jeszcze moje pole do skoszenia. Wiem, widziałem. Ostatnie moje pole, przedostatnie, bo teraz koszę przedostatnie. No troszeczkę jestem dalej ze żniwami, znaczy no mam większe opóźnienie ze żniwami niż Bolek. Ale miałem trochę więcej pól do okoszenia. Za dziorgą. I teraz właśnie będę sobie zbierał sumę w kolejnym odcinku. Właśnie mordeczki, patrzcie wina, nie? Bo win stawiany jest normalnie cały czas. I ten, proszę ja ciebie. A ja sobie to, Boże, jedna belka tam jest przy kole. Serio? No. Skąd się tam wzięła? Nie wiem. Podczepię sobie. Muszę to manualne podczepianie właśnie, zapomniałem. Patrzcie, to jest spoko wygląda, mi się bardzo podoba. Jeszcze nie wiem ile tu będzie, ale za dwa, trzy może kręgi i starczy.
Także jak widzisz, na tu ładowa leczka, do pomocy ci robotnicy nie przyszli, bo mieli gdzie indziej robotę. O mój Jezu, widziałeś to? Nie. Zaczep chyba 14 ton ważył. Czemu? Nie chciał się do góry podnieść? Nie, tak mnie wyrwało przód do góry, że nie wiem, czy nie złamałem bloku. Nie, ładnie poszło, ładnie, ładnie. A nie, nie ma plandyki do przyczepa. Nie, a to blisko na skup, to co ty tam chcesz? 10 ton. On nie mówi, że ona jest ósemka? Nie, 10 ton pisze na niej. Ale poszedł, dwójeczka, trójeczkę zapił. Fajny zestawik w sumie. O, taką szczepę będę myślał. Boże, nic na moim podwórku nie było, wszystko krótko, wszystko wyjechane w trasie. Ja widziałem. O, ziemniaki, ziemniaki ładne będą w toku. Kukurydza, kolor. Kukurydza też już? Nie bawią, no jeszcze jak widzicie. Ty tu pszenicę masz za ziąbel. Jedźmy. Jedźmy masz? Tak. Jedźmy jeszcze, Henryk! Ale tam już ten jedźmy będę kosił na siebie. Wizrzeć czy nie? Wizrze. Co? Dobra! Jęczmień będę kosił. Jedynką mam się bijać. Będę kosił na sieczkę, bo już słomy więcej nie potrzebuję. Z trzech pól będę sobie zbrał sumę, także to w czterech w sumie, razem z kostkami, ale z trzech będą baloty, więc w zupełności moim zdaniem to wystarczy. Kurwa, dziot. Ja zapomniał pewnie to zrobić. Co? Jo, ja zapomniałem. Miałem poprawić ten. Szerokość. Nie wiedziesz tam? Pewnie nie. Zapomniałem, no właśnie to jest to, że... Jadź, przypróbuję. Dobra. Spróbujemy sobie podjechać z drugiej strony. Mówię, to jest jakaś dziwnie zjebana kolizja. Wywalimy sobie to całe w ogóle. O, poszło, opona w chuj. Dobra, jest, poszło. Udało się. Ale zobaczcie, jaka dziwna kolizja jest, nie? Widzicie to? Boże, bo to, no, to trzeba poprawić. Dlatego mordy, Bolusiowy V2 jeszcze jest w fazie testów, jeszcze nie jest wydane, także musicie troszeczkę na to poczekać. Zajebiście, ma kipować na lewą, sypie do tyłu. Ja nie wiem, co z tym szczepami jest ostatnio, ale dobra, pieniądze. No bo jest kolizja i dlatego tak wysoko to wyniosło. Kurwa, dach urwany. Dobrze, że Heniek nie zauważył. Ale pieniądze. Dobra, 12 tysięcy, ja ciekawię. Dobra. Pszenica po 1200. Co, byś chciał opryskać teraz, czy nie? Jo, ja to sobie jeszcze popryskać. To spoko, ja może akurat uda mi się w tym czasie, jak bolek teraz będę sobie pryskał. Może uda mi się skończyć te żniwa. Niestety są bugi, przypomnij mi, żebym to wziął i dzisiaj naprawił od razu, bo znowu zapomnimy. Dobra. Od razu jak wyjdziemy z serwera, od razu ci przypomnę, żebyś naprawił. Naprawił gwiazdek na skup. Dobra, wiem gdzie. No i fajnie, to mi się podoba. Ja przyczepę sobie później, odprowadzę. To ja to zboże, które mam teraz na przyczepie, zostawię sobie na przyczepie, to później skup nie będzie w miarę czynny. Dobra. On teraz zamknięty, nie mogą odebrać tych 10 ton. 3 dni będę je odbierać, sam dmuchawa będzie chodzić na full obrotach. 30 podpisów. Wałek już tak w lewo i w prawo się kręci na dwie strony. Czekaj. Dawaj z rozpędu. O Jezus! Jezus Maria, urwało coś. Dobra. Drabina połamana! Ja zetora potrzebował ja. Odpalamy zetura. Może kot skurwysy tam biegł. No bo teraz po ciebie myśli, bo łąkę żeś wyciął. A no. Teraz jeszcze tam na górę będzie... O Boże, kogut. Spierdalej. Jedziemy z tematem. Dobra. Dobra, jedziemy sobie poopryskiwać. Mam beczkę randapu, całą dużą, napełnioną i no nalewać, żeby tam wszystko wymieszane. A co ty byłeś po siatce? Jezus Maria. Czy po kostkach? Co? Po kostkach. To co już mam zebrane, nie? Chcę sobie wypryskać, a tu jest opryskiwać. Także przepraszam, mówię za bugi, ale to trzeba wszystko sobie ponaprawiać. Bugi, odcinek nie będzie zbyt długi. Randap masz zalany tam? Jo. Hamulce w ogóle. Gdzie? No zero masz. Nie, no nie mam zalanego, mam w tym. W beczce? Jo, w beczce mam. Przywieźli? Powinieneśka przywieźli, tam coś stało widziałem po boku. A przestań nawet. Żeśmy razem zamawiali. Ale zestaw konkretny. Fajny, poczekaj, mam nadzieję, czy plandeka jest ściągana z... Jak chyba, mi się wydaje, że wiesz co? Plandeka powinna się... O! No jest ze środka, wolałbym z zewnątrz. Ogólnie, żeby była... Dobra. Jedziemy na farmę. Ty, Morto? No. Ty masz swoją przyczepę na zboże? Jo, stoi. Tutaj, po lewej, tu. Gdzie? Tu. A pożyczysz? Jo, możesz ją wyciągać, ja już jestem po żniwach. Dobra. To zaraz przyjadę, tylko zabiorę swoją najpierw. Dobra, jedziemy sobie. Pojedziemy najpierw tutaj.
Ogólnie to jest manualne rozkładanie, co mi się mega podoba. Jest? No. Teraz tylko musimy rozmienić w którym. A mnie tam chyba czy nie? Co? Czekaj, nie, jest. Jest, rozłóż, jest, jest, bo wcześniej też właśnie patrzyłem, że było. Bo w moim też jest. Ja? Tak. O, spoczko. Dobra, przyczepę sobie tutaj zostawimy i skoczymy raz, dwa po przyczepę bolkową. Matka, ja to pole na raz. Co? Ja to pole na raz. No ale wiesz, no węższych opryskiwaczy już nie ma, nie? No nie ma, nie ma. Na dwa razy to pojedziesz. No, na dwa razy. Ale zestaw fajny, naprawdę podoba mi się. Fajnie, fajnie podciąga to do góry. Mam nadzieję, że animacje będą. Dobra. Dobra, zimnym. Ty, to w miarę szczelna ta przyczepa? Jo, jo, ja rzepak woził. Ja rzepak w pierwszym odcinku swoim woził, także jest miarkę. Ale to nie na rzepak, to na jedźmień. Na jedźmień? A to jo, to jeszcze lepiej. Ty, dziwne lagi, 30 FPS-ów tylko jest podczas pryskania. Oj, czyli chyba coś opryskiwać, jest. Patrzcie. Jo. Tak. FPS-y wróciły. No niestety, no dobrze, także będzie wiadomo, że do wymiany lub do poprawy. Mi się wydaje, bo że mi coś też zanim... mi też lagi właśnie wszystko. No, mi animacje muszą być zrypane, także wybaczcie. No ale no mówię, to jest wszystko testowane, wszystkie mody, maszyny i w ogóle. Także może uda się to naprawić. Jeśli nie, no to będziemy wymieniać. Ciekawe, czy mój też laguje. Nie mam zielonego pojęcia. Jestem ciekawy. No to zobaczcie, no bizony lagowały, żeśmy wymienili, jest git. Jo. Opryskiwacz laguje, no to prawdopodobnie go wymienimy i też będzie dobrze, nie? Choć bardzo dużo wyszło... O Jezus, na kamień chyba najechane tam. Tych opryskiwaczy, nie? Wszystkich wyszły w jednym czasie. Tak jakby ktoś, wiesz, jeden i przerobił wszystkie, no, więc prawdopodobnie one będą wszystkie lagować. Ale zobaczymy, oby nie. Pamiętam, że w 15 to były najlepsze opryskiwacze polskie i nic nie lagowały, nie? No, tutaj tak jakby i animacja w ogóle dziwna. O, to jest o, super. Jezu, ja weź, bo... jak możesz to weź wyłącz. To jest jak kusawia. Weź wyłącz. Dobra, dziękować. Telefon zadzwonił, mój jest na odcinku. Ja tu randa pryskam, nie mogę maski zdjąć przecież. Nie dam rady. Nie dogadałbyś się. Kurde, pewnie będziecie mieli na trochę taki no, zmulony odcineczek. W sensie, że teraz. Dzisiaj dużo faili, kurde, naprawdę dużo podkrywaliśmy, ale dobrze, chociaż będziemy wiedzieli co do poprawy. Kamera, mi się wydaje, że mi kamera się ciekawe, czy też będzie lagować. Nie, kamera nie będzie nic lagować. Mi się wydaje, że to jest wina animacji. Tych animacji, bo one nawet tak dziwnie mrygają, widzisz? No ja wiem, a teraz wyłączam animację i wszystko, znaczy wyłączam w ogóle cały ten i jest wszystko ok. No ale spoko, przynajmniej będziesz wiedział, że masz go poprawić i tyle. Jo, pojedziemy sobie już trudno, na to jeszcze jedno pole. Czekajcie, najpierw muszę tą lancę złożyć całą. O pierdolony rozkład. Moment, nie tu. O, dobra. To chyba pojedyncze się lance składa, jo. Ja pamiętam, że przypadkowo to jest pierwsza, to jest druga, teraz dobra. Złożyłem dwie naraz w moim opryskiwaczu, to prawie mi opryskiwacz urwało. O, proszę, akcja dymy przed nami. Gdzie? Sumsiot tam stoi z moją przyczepą, pożyczył nam. To ja. Ciekawe, ile ci tam sypnie. No, zaraz zbiornik. No dopiero wjechałem. Ale ziemniaczki ci powiem w tym sezonie, kurde, bajunia. Piękne są. I do zworkami przyjadę, sobie pozbiorą też, bo... Sadzenioków. Nie, nie, sadzenioków nie, bo to na te, do jedzenia takie rzeczy. Kartoflunkę, żeby żona zrobiła. No, no. Dokładnie tak. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich tutaj zgromadzonych. To pole właśnie ma na raz chyba. No i tak by było fajnie, bo tak byśmy sobie kończyli ten odcineczek. O, sam raz. Nie. Ja pierdzielę. Deka w sumie. Ty, może ja bym też, kurde, Inoranda tym pobryskał swoje pola. Wole, zlagowało pięknie, oby tylko dzisiaj odcinek wyrenderowało, bo przepraszam was za poprzedni właśnie odcinek wczorajszy z od zera, ale tyle co my walczyliśmy. No 3 tak, godziny. Tak, że się udało, to było... No, to było fest. Taka próba po prostu to była, czy uda się, czy nie, bo byśmy już nagrywali od nowa. No bo, nie powiem, fajny odcinek wyszedł, ale niestety po... nagraniu nie dało się otworzyć tego klipu. Później pobraliśmy jakieś kodeki, nie kodeki. Otworzył się, ale to tak go lagowało. Z przodu jakieś czarne w ogóle dziwne rzeczy zaczęły wyskakiwać, niczym obcy by go opętali. No i powiem wam, że no tak już mówiłem pi razy oko, jeżeli YouTube przyjmie go do wrzucania, to powinno dać radę, bo on ma tyle kodeków tego wszystkiego pogrywane, że powinien sobie z nim poradzić. No i widocznie gdzieś musiał być przez cały odcinek jakiś lag, nie wiem, coś musiało się zdarzyć. Wróciliśmy na YouTube'a, wszystko było dobrze, tylko niestety odcinek ważył 40 giga, nie dało 30. się go... 30, ponad 30, bo tam 31 chyba. Nie dało się nic z nim kompletnie zrobić.
ani w konwerter żaden wrzucić, ani nic. Nie musieliśmy go wrzucić w surowej takiej wersji zwykłej, nie? No to wrzucał się i tak naprawdę fajnie, że to obrączka, bo wrzucał się tylko 4 godzinki. Ale udało się wrzucić, dlatego mi się bez rank, bez tego mam nadzieję, że ten dzisiejszy się zapisze i te lagi nic nie spowodują złego. A co, ja mordeczki wam dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. W kolejnym odcinku naprawdę bardzo fajna akcja się szykuje. Ja was bardzo serdecznie zapraszam. Myślę, że taki odcinek nawet i pojawi się w czwartek, bo w środę mam od zera. Także co, ja wam dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Do kolejnego odcinka. Zapraszam do rączka i na razie mordeczki. Trzymajcie się, kapelutek, cześć.